kurde. Powiedzcie mi, chłopaki, bo ty oglądacie czasami filmiki z Fight Nightu. Znaczy, pytasz się tych oczy chyba, bo my na pewno oglądamy. A, ten... oglądasz filmiki z Fight Nightu? A co, jeszcze nie ma. Kurde, on tam robi jakiegoś drinka. Ja nie oglądam. A ty nie wiem. Po co to masz oglądać? Ja oglądam w ogóle z sercem na ramieniu, co ja tam powiedziałem. Ja komentuję nawet też. Hej. Ostatnio kurwa rower bez ramy wymyśliłem, super. Ja czasami sobie obejrzę. Właśnie chciałem właśnie poprosić o informację zwrotną a propos tej graficzki początkowej. A, no coś było, czekaj, tylko sobie nie dostanę. Czyli widzisz, Bart, nikt nie zauważył nawet. Nie, ja zauważyłem. No to zaraz ci wyślę, może to znaleźć. Prawdę hity! Ale pięknie, patrzcie, fajne, nam się znowu zaroił od gości. Ale ten, a jeszcze wracając do piłki nożnej, to ten, to dzisiaj widziałem fajną instalację rzeźbiarską, ten, pod tytułem Polscy rodzice niemieckich dzieci. Jest tak, jest suszarka, na środku są dwie wielkie koszulki, dwie wielkie tam skarpety, a po bokach takie dwie malutkie niemieckie koszulki. Ładne. Danke! Angry wam przez obiekt! Masz wąsy? Hajdę za obiekt! Bewieg dein Arsch hierher, du fahne! Befehl! Żeby nosić masę, to trzeba wyglądać jak dziad, dopiero wtedy to sobie ja. Trzeba wyglądać jak Stalin. To trzeba wyglądać jak Stalin. Skonstruujemy. No ale tak czy inaczej, informacji zwrotnej a propos obrazka nie usłyszałem. Może ty, Asiemiu, chociaż ten... Bo się pytam, oglądałeś te filmiki ostatnio z Fight Nightów? No. No. Ten, jak tam, a te zdjęcie z czołówki ci się podoba, czy nie? Ale z której? O właśnie. Wygi! Tam skleła! Bart stoi, czok pan. Nie masz czołg. Chyba to nie zobaczy, nie? Na razie. No, ci tacy kolesie fajnie no, zrobić w kaskach. No to ja uważam bardzo fajne, to wiem o co chodzi, tylko nie chciałem ci przerobić, mówiłeś o tych galeriach wcześniej, o tych obrazach, żeśmy rozmawiali, ale bardzo fajne super. Może tak kawałczek do przodu, to go będę po dupie walił. Nie będziesz mi walił. Nie da się. Już. O, dobrze, ale nie musisz cofać, bo i tak mnie nie widział. O, już, idealnie. Barta, ja mam takie pytanie, ten, prywatno-ogólne, bo pewnie wszyscy chcieliby się spytać. Jesteś? Czekaj. Już nie kieruję. No. Teraz będzie. Może ja rodzę jako pewniaka? Jasne. Ile rusów tam szło, kurde, ja zginąłem.
Faszystka jak gadzina! To co, jak tam Jim Beamek wchodzi? Bimba? Chyba ostro? No, bardzo fajnie. Jim Beam, Gay Edition. Co masz tam w lasku? To tak fajnie, nie? Czekaj, stój, widzę tego sam. Paczka, paczka! Na spawnie czeka. No właśnie. Kurde. Kurczę. Ok, mista jednak jest przydatny. No, dokładnie. Na 12. Piechur, ale spełny. No już teraz o! Nie przyczony. Trafiłem z tetetki. O, pancerfosy do was lecą. Na 12. Mamy hity! Chowa się. O, mam go. Już. No. W razie czego ten high explosion, nie? A kto ją się zmieniała? X, nie? Kurde to jest. Masz hold down. No, ale i tak paru ładnie natukliśmy. Okay. Czekajcie, jeszcze czekaj, ogień na siebie, może się wystawię. Bo życie o, jest tu jak, na 12 macie. Jak wielki stalowy most. Raz postawisz, to nie upadnie nigdy. Jest! Kurde! No. Tam macie ty Krysa. Nie, przepraszam, tutaj ciakę. Przepraszam. No tutaj Szwabek jest przed nami. Ciężkie tanki! Po tu dole. Dobra. O, widzę Tygrysa. Ale pojechał. Dalej. Na prawo. A to na spawnie. Jeszcze Geta jest. Chłopaki, może teraz Batowi powiedzcie i poproście o ten. O jakieś przywileje, czy nie? Nic nie słyszę, Arta leci. Co? Ikroj! Bardziej może byśmy pojechali od drugiej strony tego budynku i na czoło. O, może jeszcze trochę do przodu i będę miał taki widok. Niech oni będą wyjeżdżać. O, już tak. Ale nie mogę tak nisko lupy opuścić. Faszysta! Kurde.
Uwaga, nie. Dobra. Kurde, a se MG-tkę zdobyłem. Widzisz go na drugiej? No, właśnie dostał. Drugiego dostał. Od kogoś. Szopki ktoś robił. No, dostał i nic. Pojeździć trzeba umieć. Dobra, teraz będzie nasz. To Cajs, ty tam? Ty oczywiście. Czy jestem jako kierowca? Pozdrowienia wysłuchaj. Kuźwa. No nie wyjedziemy stąd, no. Gdyby się tak ustawił, że... Właśnie dzięki Bartowi. Mi się bardzo ten podobał post Szalika, jak chłopaki Medieval Warfare kupili się, rajcują, a ten gasi za pół, ale macie za pół. Kurde, no jest po prostu mistrz. Mistrz zachęty. Roger? Roger. Guerreiro? Ty nie chcesz, bracie, postrzelać trochę? Ja już się nastrzelałem. Nie, a pewnie pomyślał o tym drugim. To znaczy się? No jest. To ty nie wstydź się. Sami swoi. Przebiliś! No to Bart, masz do filmu. Kurde. Dobra, mała pauza, idę se narać, bo teraz już mam dobrą miejscóweczkę w przyłgu. Lecę. Nie wiem skąd i co to było. Leci jakiś dżihad, może ma paczkę. Widzę. Gdzieś mi... O, dobra. On właśnie rzucił chyba, nie wiem co to było. Panzer Faust. U Panzer Faust lecił, uważaj. No. Nie, ale zdaje mi się, że dajemy radę z tym. Zdrówko. Czekam podać sobie rzutkiewkę. 30 sekund. Okej.
Widzę jakiegoś tego dżihada z pancerfosem, poczekaj. A ja mam galaretkę z nóży. To po gąsienicy mamy. Kurczę. Ale co to było? No pancerfaust z przodu przyleciał. Można połamać! Roger? Roger. Zaraz są przejść na lecie. No bardzo. Tu się. To był mierzony. Mały kieliszek, albo ją ale. Oj, co to było? Jezus. Czym się różni ten Mosin M38? Krótszy i ma... Mniej cel nie bije na dłuższe odległości. I nie ma magnetu. Ups. Zajc, jesteś jeszcze tam na posterunku? Nie. Już mnie zdobił Michu. No, mnie też, więc... Ale teraz... No kurde ty! Ten Michu gdzieś tam kampuje. Jestem na respawnie. Znaczy będę zaraz. Michu gdzieś tam kampuje. Zaraz Micha, dorwiemy. Wiesz co, można od strony moździerzy spróbować. Czy nie, idziemy stanąć? Nie. Coś tu strzelił. To tam chyba się skapował. O, dostałem od nogę. Dobra. Pozdrawiam. Tak, chyba lubi takie wody. Się tak przyzwyczaił. Bardzo kurwa nie zrozumiał tego. Ja już zagłosowałem na Kriukowo. Kurwa, jak się chce ludzi i ja pierdzielę, a mam tak miejscu, że nie mogę. Może się skampić za respawnem. Kasia, nie popuść. To butelki. No, staram się, staram się. Tirowcy to tylko po butelkach leją. No. Ej, jak mój... Jak mój kolega pojechał na koncert Slasha do Katowic, co tam było ostatnio, to jakieś drachy go zaczepiły i się pytały, czy przypadkiem nie jest z Sosnowca.
No i to słusznie, bo nie lubię, Katowice nie lubią się z Sosnowcem i to bardzo. Bo to już nie jest Śląsk. Więc dobrze to zapamiętał i... A co odpowiedział? Wyszedł cało? Powiedział, że jest z Warszawy. Jedzie KW na czwartej. No fajnie. No. Naznacz zwolił. Co za kuźwa. Nie ma NP, bo ślepy nie jest. Widzi, rozróżnia chyba czołgi. Czekaj, to teraz na lewą flankę czy na prawą, Zajcek? Na lewą. Czekaj, no. Jest. Pięknie. Brawo bardzo. Na ciebie. Co? My się wycofamy i gdzieś tam poszukamy miejscówki. Gościu, no będę cię musiał przejechać. No weź, że kurde, tempo się liczy. No szkuźwa. Entschuldigung! Idą środkiem mostu, no. Mam nadzieję, że nas nie zrozjedzie. Barta nie rozjedziemy, bo go zobaczyłem. Aż kurde, dostaliśmy. No w taką miejscówkę, tam takie wgłębienie. Myślałem, że zdążymy wjechać, no ale sorry panowie. Jednak. A. Dobra, przeciwpancerny. Jeszcze. O! Chodzi. Dobra, co się. Kurde, no skubany. Dobra, w dupę będziesz. Stoję i wycelimy w kółce. Dostał między kulki. No, to teraz też trzeba sobie oczywiście zrobić. Bo taki wynik to się rzadko zdarza. Takie wyniki to naprawdę. A ja bym jeszcze przez nich, kurwa, moderatorem został. Szarik mnie się pytał, czy jeszcze gramy w Euro. Co? Szarik. A kto to jest? To właśnie. O, tak psie. Jak się będzie wstydził, to nie wie, podupcy. No każdy przecież ścianę zachlapał kiedyś, tak? Spoko. Tak. Jeden chlapał ścianę, drugi, wiesz, sklejał kartki w gazecie. Różnie by było. A teraz to jest kuchenie. Kurwa, jak nie? Wszystko jest dobrze, dopóki wiesz się nie ogolisz w muszli i nie nasrasz do zlewu.